Wiele stuleci temu pięciu orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Badam kulturę tego starożytnego ludu. Z inskrypcji wiemy, że żyli tu bardzo dawno temu. Na początku krainę tę zamieszkiwali koczownicy i wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Gothic. Gra kultowa w naszym kraju, ale też w Rosji czy w Niemczech, skąd zresztą pochodzi. Nie znam i myślę, że wy również nie znacie gracza w Polsce, który nie słyszałby o tej grze. Charakterystyczna drewniana mechanika, wyśmienity klimat, świetny dubbing czy wspaniała ścieżka dźwiękowa to nieodłączne jej elementy, których nie da się zapomnieć. Dzisiaj postaram się wam ten klimat przypomnieć i przedstawić wam historię świata Gothic. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy więc od znanego nam stworzenia świata. Istotą, która w świecie Gothica powstała jako pierwsza, był Bóg Ognia, Sprawiedliwości, Ładu i Porządku, Innos, którego blask oświetlił ziemię. Stworzył on życie oraz dał człowiekowi słońce i ogień, następnie podzielił się na dwoje, dając tym początek bogowi śmierci i zniszczenia, Beliarowi. Beliar stworzył noc, dzięki czemu człowiek mógł w końcu żyć. Potem Innos podzielił się po raz kolejny i tak powstał ostatni z trzech bogów, Adanos, który dał człowiekowi pomysłowość i mądrość. I to właśnie Adanos, za pozwoleniem Innosa, wziął pod opiekę ziemię i ludzi. Nikt jednak nie powiedział, że pozostali bogowie nie będą ingerowali w świat Adanosa. Tak więc po pewnym czasie Innos przemówił do ludzi i dał im dar magii, aby mogli za jej pomocą zmieniać świat. Jak to jednak zwykle bywa, ludzie w różny sposób ową magię wykorzystywali, więc Innos im ją odebrał, pozostawiając jedynie w rękach niewielu wybranych. Tak oto powstali pierwsi, oddający część Innosowi, magowie. Magią podzielił się z ludźmi również Adanos. I w ten sposób ludzie podzielili się na czczących Innosa magów ognia oraz czczących Adanosa magów wody. Obie grupy były i są nastawione do siebie przyjaźnie. Po tym wszystkim trzeci z braci, Beliar, płonął z zazdrości, ponieważ jemu ludzie nie chcieli oddawać czci. Stworzył więc własnego człowieka, aby ten się do niego modlił. Stworzony przez niego człowiek nie oddawał mu czci, a jedynie się go bał. Beliar zabił go wtedy jako pierwszego człowieka, ustanawiając w ten sposób śmierć. Od tej pory dusze po śmierci trafiały do jego świata, zwanego Królestwem Beliara. Jeżeli chodzi o początki świata, to wiemy również o wojnie bogów, która zrodziła się z nienawiści Beliara do światła i tego, że postanowił zniszczyć wszystko, co Innos stworzył. Tak więc Innos i Beliar stanęli naprzeciw siebie, a Adanos próbował pojednać ich ze sobą, jednakże bez skutku. Ale to właśnie najmłodszy z braci miał władzę nad ziemią i tam, gdzie stanął, ani Innos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. Następnie Adanos wprowadził w świecie harmonię i stworzył morze. Od tamtej pory Innos i Beliar toczą ze sobą nieustającą wojnę, a Adanos dba, aby ich siły pozostawały wyrównane. Czas, jakim będę się teraz posługiwał i który wysiedał wam się będzie w lewym dolnym rogu ekranu, będzie liczony od momentu wrzucenia bezimiennego bohatera za barierę. Nie mogę niestety posługiwać się konkretnymi datami, bo tak naprawdę nie wiemy nic o istnieniu jakiegokolwiek kalendarza w świecie Gothic. Ponad 1000 lat temu południowe ziemie dzisiejszego Warantu zamieszkiwane były przez koczowników, którymi przewodził wieczny wędrowiec. Pewnego dnia przemówił do niego Innos, czyniąc przy okazji z niego swojego wybrańca oraz dał mu na znak władzy berło. Oprócz tego obdarzył go również częścią swojej boskiej mocy, aby mógł przeciwstawić się Beliarowi i jego istotom. Wtedy koczownicy podzielili się, a ci, którzy podążyli za wędrowcem i tym samym za wiarą Innosa, stworzyli lud, który dzisiaj nazywany jest pradawnymi. Rozwinęli oni na pustyni cywilizację, wznieśli wspaniałe świątynie czy zbudowali dla Innosa portal. Jednak Innos nie był jedynym bogiem ingerującym w życie ludów Warantu, gdyż pradawni swoją moc czerpali również z pięciu boskich artefaktów podarowanych światu przez Adanosa. A co z koczownikami, którzy nie poszli za wiecznym wędrowcem? Ci dalej podążali pustynią, oddając cześć Adanosowi. Pewnego razu jednak jeden z wojowników pradawnych o imieniu Haran Ho pokochał styl życia koczowników i przyłączył się do nich, przyjmując ich zwyczaje oraz religię, a w zamian Adanos podarował mu dar magii. Władcy pradawnych na wieść o tym rozwścieczyli się i wysłali zabójców, którym po wielu próbach udało się go uśmiercić. Jego plemię wykradło jednak jego ciało i pochowało na zachodzie Warantu, w Zielonej Dolinie, gdzie w grobowcu razem z nim spoczęła jego moc. Niedługo potem nastąpiła ogromna katastrofa i kres cywilizacji Warantu, gdyż Beliar, widząc rozkwit cywilizacji pradawnych, przemierzył ziemię, by odnaleźć bestię, którą napełnił swą boską mocą i nakazał jej zniszczyć ludzkość. Pomiędzy ludźmi i bestią wybuchła wojna, siejąca wokół wielkie spustoszenie. Widząc to, Adanos zesłał potężną falę, która zatopiła Warant i zmyła człowieka oraz bestię z powierzchni ziemi.
W ten sposób zginęła cywilizacja Warantu. Na szczęście pradawni przewidzieli nadchodzący kataklizm i ukryli boskie artefakty w 4 świątyniach na terytoriach Warantu. Co z 5. artefaktem? Zanim został ukryty w 5. świątyni, ta została zatopiona na oczach pradawnego, który miał ją ukryć, Akaszy. Ten więc udał się na północ, aby tam ukryć boski artefakt. W potopie zostały utracone jednak berło Warantu oraz kostur Wiecznego Wędrowca. Po tej tragedii Adanos rzekł do swych braci: nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką na wieki. Mimo to w przyszłości człowiek i bestia nie mieli zaprzestać swej wojny. Obawiając się dalszych zniszczeń, Adanos poprosił Inosa, aby ten odebrał człowiekowi swą boską moc, lecz żeby jej część zostawił na ziemi z obawy o to, że któregoś dnia bestia powróci. Inos przystał na obie prośby. Wróćmy do Akaszy. Udał się on na północ, aby ukryć 5. artefakt i przybył w końcu do Nordmaru, mrożnej krainy zamieszkałej przez barbarzyńców. Prowadzony przez Inosa, Akasza zgromadził wokół siebie wielu Nordmarczyków i założył klan Ognia, a jego członkowie szybko stali się najlepszymi wojownikami w Nordmarze. Podczas swojego życia bardzo zasłużył się swojemu klanowi i zapisał się oczywiście w jego historii. Toteż po śmierci pochowano go wedle nordmarskich tradycji w kamiennym grobowcu w jaskini wraz z ostatnim boskim artefaktem. Oprócz Akaszy, w podobnych grobach spoczęło tylko 5 zasłużonych Nordmarczyków z różnych klanów. Einar, Berek, Angir, Baldar i Snorre, którzy byli wielkimi wojownikami, kowalami czy myśliwymi. Według legendy mieli przebudzić się ponownie, kiedy Nordmar znajdzie się w niebezpieczeństwie. Zanim jednak Akasza przybył do możnej krainy, zdążyły się tam utworzyć już 2 klany. Klan Młota, założony w pobliżu największej kopalni rudy na kontynencie, gdzie zbudowano ogromny piec na rudę i którego członkowie stali się wkrótce najlepszymi kowalami na całym świecie, oraz klan Wilka, założony niedaleko klanu Młota, którego członkowie byli najlepszymi myśliwymi na północnych ziemiach. W tym samym czasie, kiedy w Warancie żyli pradawni, na wyspie Korinis, dokładniej w Dolinie Jarkendaru, powstała i rozwijała się cywilizacja budowniczy. Prastara, bardzo rozwinięta jak na tamte czasy, cywilizacja czcząca Adanosa. Posiadali oni takie rzeczy jak system kamieni teleportacyjnych po całym Jarkendarze, czy potrafili komunikować się z duchami zmarłych przodków. Potrafili posługiwać się magią i opracowali własne pismo i obrzędy. Wznieśli wspaniałe miasto oraz świątynię ku czci Adanosa. Ich lud podzielony był na 5 głównych kast. Wojowników, broniących swojego kraju, kapłanów, głoszących słowa Adanosa, uczonych, głoszących jego mądrość, uzdrowicieli, opiekujących się chorymi oraz strażników umarłych, nawiązujących kontakty z duchami przodków. Pewnego dnia na czele kasty wojowników stanął wielki generał Quahodron, który z jednej ze zwycięskich bitew poza murami miasta przyniósł ze sobą zdobyty miecz i potężny artefakt Szpon Beliara, ostrze stworzone przez samego Mrocznego Boga. Pomimo, że miecz posiadał własną wolę, generał był silniejszy i oparł się, nie dając mu przejąć nad sobą kontroli. W późniejszym czasie, jako że podeszły wiek Quahodrona nie pozwalał mu już na dowodzenie armią, Rada 5 postanowiła przejąć władzę nad wojskiem. Wojownicy jednak sprzeciwili się i na swojego nowego dowódcę wybrali syna Quahodrona, Radamesa. Ojciec przekazał więc potomkowi Szpon Beliara, co doprowadziło do tragedii i zagłady ich cywilizacji. Wola Radamesa była zbyt słaba, by oprzeć się Szponowi, przez co dał mu się opętać. A wraz z nim opętanych zostało kilku cywili i żołnierzy. Po tym jak Szpon doprowadził Radamesa do szaleństwa, ten rozpoczął w Jarkendarze wojnę domową, która doprowadziła ich cywilizację do ruiny. Quahodron zdał sobie sprawę ze swojego błędu i wraz z kapłanem Cardimonem oraz wielkim uczonym wpadł na pomysł stworzenia pułapki na Radamesa. W wyniku tego pomysłu Radames został zamknięty w świątyni Adanosa, gdzie dokonał żywota. Jednak pomimo jego unieszkodliwienia, zamieszki w Jarkendarze nadal trwały. Widząc to, Adanos nie mógł tego znieść i postanowił, podobnie jak w Warancie, zesłać powódź, która zmyła cywilizację budowniczych z powierzchni ziemi. Ostatni żyjący Jarkendarczycy zapieczętowali portal prowadzący do doliny i zniszczyli otwierający go klucz, w nadziei, że zło zostanie na zawsze tam uwięzione. Opuśćmy jednak na jakiś czas wyspę i wróćmy na kontynent. Jednym z mieszkających w Nordmarze barbarzyńców i członków założonego przez Akaszę klanu Ognia był wojownik imieniem Robar. Wiemy, że w pewnym momencie jego życia w mroźnej krainie ścigała go bestia Beliara. Ukrył się więc w jaskini, ale bestia go znalazła. Wtedy Robar sięgnął za siebie i znalazł miecz. Gdy go wziął, powalił bestię jednym ciosem, a owy miecz stanął w ogniu, ponieważ miał w sobie moc Inosa. Następnie Inos przemówił do niego: zejdź z gór i pokonaj mych wrogów.
po czym Robar zszedł na niziny, tereny dzisiejszej Mrtany, które zamieszkiwane były wtedy przez orków. Z pomocą Inosa, nie wiadomo dokładnie w jaki sposób, pokonał orków i objął te ziemię w posiadanie, dając początek Królestwu Mrtany. Później Robar dokonał jeszcze wielu heroicznych czynów, między innymi za pomocą Świętego Młota zniszczył Kamiennego Strażnika. Nie wiadomo kiedy, ale zapewne po jakimś czasie po podbiciu Mrtany, lub nawet po jego śmierci, na pamiątkę objawienia jakiego doznał, w Nordmarze zbudowano klasztor, a na jego terytorium sanktuarium w Jaskini Oświecenia. Stało się ono celem pielgrzymek magów z całego królestwa. Po śmierci Robara koronę objął jego następca. Zapytacie, kto? Niektórzy mówią, że koronę od razu przejął znany nam z gier Robar II. Ja uważam jednak, że jest to niemożliwe, gdyż wiemy o istnieniu Śniącego już 1000 lat temu i wiemy również, że orkowie toczyli wtedy walki z ludźmi, a poza tym Robar II zjednoczył Królestwo Mrtany, a przecież za panowania pierwszego króla Mrtana była już zjednoczona. Generalnie to ta kwestia w lore jest bardzo niejasna, ale ja przyjmuję, że od rządów Robara I do Robara II minęło paręset lat. W tym czasie rządzili inni, nie wymienieni z imienia następcy, a królestwo rozwijało się. 1000 lat przed wydarzeniami z gry Gothic 1, centralne i południowe tereny wyspy Korinis zamieszkiwane były przez dawno zapomnianą rasę orków, której klany toczyły wojny z ludźmi oraz między sobą. Wiadomo, że podczas jednej z bitew przeciw ludziom, orkowie odebrali potężnemu ludzkiemu generałowi miecz Uriziel, którego następnie nie używali, lecz go schowali. Jeżeli chodzi zaś o walki międzyklanowe, to w pewnym orkowym klanie, 5 szamanów, którzy chcieli przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, przywołał do tego świata potężnego demona, którego nazwali Kruszakiem, a który 1000 lat później przez ludzi nazywany będzie Śniącym. Demon faktycznie pomógł im pokonać wrogie klany, lecz owych 5 szamanów zamienił w ożywieńców, a sam zapadł w 1000-letni sen. Przez następne 10 lat niewolnicy i orkowi słudzy wznieśli Śniącemu ogromną, pełną pułapek świątynię, a w nagrodę również zostali zamienieni w ożywieńców mających strzec Śniącego, lecz tym razem przez samych przeklętych szamanów. W świątyni został zbudowany również portal łączący ten świat z wymiarem Beliara. Po tym jak orkowie zostali zamienieni w ożywieńców, ci, którzy nie zostali przemienieni, przerażeni zamknęli i zapieczętowali świątynię. Od tamtej pory orkowie modlili się do Kruszaka o łaskę, składając mu ofiary. Powstała również orkowa przepowiednia zapowiadająca nadejście świętego nieprzyjaciela, który raz na zawsze wypędzi Kruszaka z tego świata. Co wiesz o Śniącym? Było 5 braci. Dużo zim temu. Oni syn ducha, jak Ursza. Masz na myśli 5 szamanów? Wezwali Krusza. Chcieli pokonać zły klan. 5 braci zbudowało świątynia dla Kruszak pod ziemią. Przez następne stulecia Mrtana się rozwijała, wybudowano na jej terenach wiele miast, a królewską stolicą został Vengard. Utworzono również zakon paladynów, świętych wojowników walczących w imię Inosa i króla, potrafiących posługiwać się magią. Co ciekawe, początkowo paladyni magią posługiwali się za pomocą ognistych pucharów podarowanych przez Inosa. Później jednak w królestwie rozpowszechniła się magia run. Nie wiadomo dokładnie kiedy, Myrtańczycy podbili wyspę Korinis. Założyli tam miasto portowe o tej samej nazwie, wiele farm czy klasztor Inosa. Znajdująca się na wyspie Górnicza Dolina stała się po czasie jednym z najważniejszych punktów wydobycia magicznej rudy w królestwie. Miasto tętniło życiem. Regularnie kursowały pomiędzy Korinis a kontynentem statki handlowe. Wyspa była zarządzana przez gubernatorów, oczywiście w imieniu króla. Warto odnotować, że najprawdopodobniej pomiędzy 150 a 170 lat temu urodził się Xardas. Osoba, która odegra bardzo dużą rolę w przyszłości w świecie Gothic. 70 lat temu w Królestwie Mrtany nastąpiły mroczne czasy. Królestwo zaatakowali orkowie i wzięli je we władanie. Nie wiadomo, kto był wtedy ludzkim władcą, ale w zaistniałej sytuacji ludzie byli niewolnikami orków, a gladiatorom oczywiście pozwalano walczyć na arenach ku uciesze orków. Jednym z takich ludzi był Zuben, człowiek, który podzielał przekonania orków. W nagrodę za dobre wyniki w walkach i umiejętności otrzymał od orków wolność, po czym powędrował na południe. Opuścił podbitą przez orków Mrtanę i dotarł do Warantu. Podczas swej podróży przez pustynię Zuben odnalazł wbity w piach kostur, a kiedy go dotknął, przemówił do niego sam Beliar, czyniąc z niego swojego wybrańca. Na rozkaz Mrocznego Boga Zuben zebrał i utworzył wokół siebie nowy, podzielający jego poglądy lud, który nazywany jest asasynami. Po pewnym czasie asasyni urośli w potęgę, stanowiąc na pustyni zagrożenie dla wciąż wędrujących, czczących Adanosa plemion koczowników. W tym czasie na pustyni istniało również posiadające ogromną armię i porty morskie państwo Warantu.
W dosyć krótkim czasie orkowie zostali ostatecznie wyparci z Myrtany, która wróciła we władanie ludzi. Pomiędzy 70 a 40 lat temu na tron Myrtany wstąpił nowy król, nazwany, być może sam przez siebie, Robarem II. Nowy król za cel wziął sobie zjednoczenie pod swoim berłem całego znanego świata. Niedługo po przejęciu przez niego władzy, myrtańska flota pożeglowała na Wyspy Południowe, gdzie pomiędzy jego siłami prowadzonymi przez Lorda Dominique a południowcami rozegrała się bitwa. Lord, posługując się w walce tarczą ognia, zdobył Wyspy Południowe, w których władzę miał od teraz Robar II. 40 lat temu król wypowiedział wojnę wyznawcom Beliara. Rozesłał paladynów oraz magów ognia po świecie w celu odnalezienia i zniszczenia czterech świątyń Mrocznego Boga, w których kultywowana była czarna magia. Udało im się zniszczyć północną oraz zachodnią świątynię, lecz dwie pozostałe zniknęły, ukryte przed wyznawcami Innosa mocą Beliara. Wiadomo, że jedną z tych świątyń była twierdza upadłego paladyna Archola, Dwór Irdorat. 20 lat temu, z rozkazu wciąż panującego króla Robara II, na wyspie Corinis, dokładniej na terenie Górniczej Doliny, utworzona została kolonia karna, gdzie zsyłano więźniów, którzy zmuszani byli do ciężkich prac przy wydobywaniu magicznej rudy, która potrzebna była do przetopienia jej w broń w nordmarckich hutach na potrzeby królewskiej armii. Władzę oraz kontrolę nad kolonią i skazańcami sprawowała Straż Królewska, mająca siedzibę w zamku znajdującym się w centrum doliny. Oprócz nich władzę nad doliną miał również, nie wiadomo jednak dokładnie w jakim czasie, Lord Timorisin, który był właścicielem górskiej fortecy oraz przyległych do niej ziem i kopalń. Dzięki kolonii wyspa cieszyła się nieustającym dobrobytem wynikającym ze wzmożonego handlu i częstych odwiedzin królewskich okrętów. Prawdopodobnie był to najlepszy okres dla portowego Corinis. 15 lat temu wojska króla zaatakowały Nordmar i pokonały tamtejsze plemiona barbarzyńców. Klany trafiły pod okupację wojsk Robara II, które zaczęły wykorzystywać kopalnie rudy na własny użytek. Królewskie garnizony stacjonują w zbudowanych w tym celu fortecach. 12 lat temu armia króla Robara, dowodzona przez generała Lee, atakuje Varant. Rozpoczyna się wojna, podczas której wojownikami z pustyni kierowali generałowie Gelon i Lukor. Podczas największej bitwy tej wojny, bitwy o Varant, siły Myrtany pod przywództwem Lee rozbiły armię Varantczyków. Varant został przyłączony do Królestwa Myrtany, a Robar II zyskał tytuł Pana Varantu, przy okazji zdobywając starożytne berło, które stało się symbolem jego władzy. 10 lat temu i jednocześnie 10 lat po założeniu kolonii karnej, kiedy ogromne Królestwo Myrtany pozostawało zjednoczone pod berłem króla Robara II, orkowie zeszli z gór na północy kontynentu i zaatakowali królewskie wojska w Nordmarze, błyskawicznie go podbijając. W zaistniałej sytuacji król był odcięty od znajdujących się tam złóż magicznej rudy. Po tym orkowie zaatakowali centralną krainę Myrtany i rozpoczęła się druga wojna z orkami. Początkowo była wyrównana. Król jednak był odcięty od sporej ilości złóż rudy w Nordmarze. Orkowie podbijali kolejne ziemie, spychając wojska króla coraz bardziej na wschód. Robar był uzależniony od dostaw rudy z Górniczej Doliny w Corinis. Jako że brakowało rąk do pracy, król wydał nowe prawo dotyczące kolonii karnej na Corinis. Od tej chwili każdy przestępca, niezależnie od wagi występku jaki popełnił, skazywany był na dożywotnie roboty w kopalniach rudy w Górniczej Dolinie. No, była to dosyć kontrowersyjna decyzja, która spotkała się chyba z największą niechęcią w obliczu całego panowania króla. Robar znacznie utracił wtedy na popularności. Sprawiło to, że dochodziło do o wiele większej ilości prób ucieczki z kolonii karnej niż przedtem. Król nie mógł jednak pozwolić sobie na przerwanie płynności wydobycia rudy. Postanowił więc wezwać 12 najpotężniejszych magów w królestwie i rozkazał im, aby ci otoczyli górską dolinę magiczną barierą, przez którą będzie można wejść do środka, ale nie będzie można jej opuścić. Po przeprowadzeniu rytuału coś zakłóciło jednak delikatną strukturę zaklęcia i bariera rozrosła się zdecydowanie ponad oczekiwania magów, którzy również zostali w niej uwięzieni. Tym, co zakłóciło zaklęcie, była magia potężnego demona śpiącego w podziemnej świątyni na terenie doliny, Kruszaka, o którym mówiłem wam już wcześniej. Więźniowie szybko wykorzystali moment konsternacji. Pod przywództwem więźnia Gomeza podnieśli bunt i przejęli władzę nad kolonią, zabijając wcześniej strażników i odbierając im wyposażenie. Pozbawiony dopływu rudy król nie miał wyboru, musiał negocjować. W wyniku negocjacji król raz w miesiącu dostarczał więźniom wszystkiego, czego zażądali. Jedzenie, alkohol, kobiety i różne luksusy. W zamian otrzymywał cenną rudę. Skazańcy na terenie opanowanego zamku założyli obóz nazwany Starym Obozem. Oni właśnie prowadzili, na czele z Gomezem i innymi magnatami, wymianę handlową z królem. Części więźniów nie podobała się jednak władza i polityka Gomeza, postanowili więc odejść i założyć swój tak zwany nowy obóz. A z więźniami poszła również połowa magów, dokładniej magowie wody.
Członkowie nowego obozu podjęli się pracy w nowo odkrytej kopalni, jednak zamiast wymieniać wydobytą rudę z królem, postanowili z pomocą magów wykorzystać jej moc do próby unicestwienia magicznej bariery. Tak oto toczyło się życie za magiczną barierą, gdzie więźniowie w zależności od miejsca, jakie zajmowali w hierarchii, mogli prowadzić nędzne życie kopacza, aż po luksusowe życie magnata. Niektórzy stali się nowymi potrzebnymi strażnikami czy zarządcami, a inni żyli na własną rękę, będąc złodziejami czy myśliwymi. Przez cały ten czas kolejni więźniowie zrzucani byli za barierę, a jednym z nich był generał Lee. Fałszywie oskarżony o zdradę i zabicie żony króla, czego faktycznie dopuściła się zazdrosna szlachta. Walutą za barierą stały się cenne bryłki rudy. W międzyczasie Xardas, przywódca czarodziejów podczas tworzenia bariery, opuścił magów kręgu ognia ze starego obozu, poświęcając się studiowaniu mrocznej sztuki nekromancji i aby ustalić, co poszło nie tak podczas tworzenia magicznej bariery. 5 lat temu, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to orkowie podbili zachodnią część Starego Królestwa Myrtany. Zaś w kolonii górniczej kolejna część więźniów postanowiła opuścić stary obóz. Zrobili to pod przywództwem Iberiona, skazańca, który od pewnego czasu otrzymywał wizję od istoty nazwanej Śniącym. W rzeczywistości był to mroczny demon Kruszak. Zawędrowali na bagna, gdzie założyli własny obóz, obóz Bractwa. Odnaleźli tam bagienne ziele, którego właściwości pozwalały im nawiązywać kontakt ze Śniącym, poza tym miało ono działanie relaksujące. Wkrótce obóz rozwinął się, gdyż jego członkowie zaczęli hodować i sprzedawać ziele członkom innych obozów. W obozie również powstała charakterystyczna hierarchia, na której szczycie znaleźli się guru głoszący wiarę w Śniącego. Porządku w obozie pilnowali strażnicy świątyni, a najniżsi w hierarchii, nowicjusze, prowadzili dosyć spokojne życie. Nie musieli machać kilofem, a i tak przysługiwała im darmowa porcja bagiennego ziela. Wracając do sytuacji na froncie, 3 lata temu orkowie podbili północną część pustyni Warantu. Po 10 latach od utworzenia bariery, do kolonii zrzucony został bezimienny więzień, skazaniec, który miał okazać się wybrańcem bogów i zarazem człowiekiem, o którym mówiło wiele przepowiedni. Na przykład ta orków, mówiąca o świętym nieprzyjacielu, mającym wypędzić Kruszaka. Więzień dołączył do jednego z 3 obozów i wplątał się w przeprowadzaną przez obóz Bractwa akcję, mającą na celu przebudzenie Śniącego. Dopiero po różnych tragicznych wydarzeniach wynikających z ich planu przekonali się, że Śniący jest starożytnym, złym demonem. Bezimienny z pomocą Xardasa, do którego wysłali go magowie wody z nowego obozu, pokonuje Śniącego i wyrzuca go z powrotem do wymiaru Beliara. Przed tym w wyniku różnych wydarzeń dochodzi jednak do zamieszania w całej kolonii. A po wygnaniu Śniącego, Bezimienny zostaje pogrzebany pod gruzami walącej się świątyni. W międzyczasie, na froncie, orkowie podbijają po ataku z 3 stron środkową część królestwa i broni się jeszcze tylko jego wschodni skrawek. Po zniknięciu Śniącego upada w końcu magiczna bariera, a więźniowie wydostają się na wolność i wywołują spore zamieszanie na całej wyspie Korinis. W wyniku tych wydarzeń król wysyła na wyspę Lorda Hagena na pokładzie statku Esmeralda. Statek ma powrócić wypełniony magiczną rudą. Przybyli paladyni przejmują władzę w mieście i wysyłają część swoich ludzi do Górniczej Doliny z ekspedycją mającą na celu wydobycie rudy. Ponadto wyspa znajduje się w stanie wojny domowej, gdyż po tym jak nałożono na ludność nowe podatki żywnościowe, bogaty właściciel ziemski Onar wypowiada królowi posłuszeństwo i zatrudnia najemników do ochrony swoich farm. Wśród nich jest wielu byłych skazańców. W tym samym czasie okazuje się, że Śniący, zanim został wygnany, zdążył krzyknąć „Przybywajcie!”, wzywając tym do Górniczej Doliny armię ciemności w postaci orków, jeszczele ludzi i innych potworów dowodzonych przez smoki. A dwór Irdorat, jedna z świątyń Beliara, przebudził się, stając się mieszkaniem najsilniejszego smoka, ożywieńca. Poza tym dawni członkowie obozu Bractwa zostali opętani i stali się poszukiwaczami, mrocznymi sługami Beliara. Oprócz tego Beliar uczynił z byłego skazańca i prawej ręki Gomeza, Kruka, swojego nowego wybrańca i nakazał mu odnaleźć szpon Beliara, zamknięty w świątyni Adanosa przez cywilizację budowniczych. Kruk, szukając miecza, zjednuje sobie sporą grupę bandytów. W wyniku nowego zagrożenia Xardas przywołuje bezimiennego bohatera z ruiny świątyni i wysyła go z misją zdobycia Oka Innosa od paladynów, gdyż tylko z jego pomocą uda mu się pokonać smoki. Bezimienny wplątuje się w konflikt pomiędzy paladynami a najemnikami oraz w tajne działania wodnego kręgu, mających na celu odnalezienie ludzi porwanych przez Kruka. I ostatecznie udaje mu się zdobyć Oko Innosa, pokonać armię smoków na czele z ożywieńcem oraz załatwić Kruka i zabrać mu szpon Beliara. Po tym wszystkim Bezimienny przejmuje statek Esmeraldę i wraz z kilkoma towarzyszami wyrusza do okupowanej Myrtany. Wydaje się również, że Xardas na koniec zdradził Bezimiennego.
Królestwo Myrtany ostatecznie przegrało wojnę z orkami. Jedynym wolnym miastem pozostała stolica Vengard, w której zaszył się król Robert II i którą rozkazał otoczyć magiczną barierą. Wszystkie inne miasta znalazły się pod orkową okupacją, a ludzie stali się niewolnikami bądź najemnikami działającymi na rozkazy orków. W zwycięstwie orkom pomógł Xardas, który po tym jak bezimienny zabił smoka ożywieńca, odebrał mu moc i sprzymierzył się z Beliarem. Czarny mag zniszczył potem magię runiczną, po czym ludzie zostali bardzo osłabieni. Mimo przegranej niedobitki ludzi ukryły się w lasach i jaskiniach, tworząc ruch oporu. Xardas wybudował wieżę i zamieszkał w Nordmarze, a orkowie na jego rozkaz poszukują boskich artefaktów Adanosa, prowadząc wykopaliska we współpracy z asasynami. Asasyni stali się nowymi panami ziem Warantu, a władzę nad nimi ma Zuben, wybraniec Beliara. Koczownicy znaleźli się niemal na skraju zagłady. Na szczęście w Warancie zjawili się magowie wody, obejmując rozproszone plemiona opieką. Wyspa Korinis została zdobyta przez orków, a tamtejsi ludzie zniewoleni lub zabici. Na kontynent powraca statek Esmeralda, jednak bez lorda Hagena i Rudy, a w rękach bezimiennego bohatera. Gothic 3 może zakończyć się na różne sposoby, jednak kanoniczna jest droga Xardasa, więc o niej będę dalej opowiadał. Bezimienny po przybyciu na kontynent obrał sobie za cel odnalezienie Xardasa. W międzyczasie pomógł buntowniczemu podziemiu stawić opór i wyzwolić Myrtanę. Po dotarciu do Nordmaru pomógł klanom w odzyskaniu ziem ich przodków oraz odnalazł w końcu Xardasa. Okazuje się, że ten podstępem odebrał część mocy Beliarowi i zamierza wykorzystać poszukiwane artefakty Adanosa do zakończenia wojny bogów. Bezimienny po poznaniu jego planu wyrusza na poszukiwanie artefaktów. Na pustyni wspiera plemiona koczowników w walce z asasynami, po czym odnajduje znajdujące się w Warancie artefakty. Pozostałe znajduje w myrtańskiej Gocie oraz Nordmarze. Na koniec, zgodnie z planem Xardasa, Bezimienny niszczy w piecu na rudę boskie artefakty, usuwając z tego świata moc bogu. Oprócz tego zabija Zubena, wybrańca Beliara, a generał Lee zabija Robara, wybrańca Inosa. Potem kruszy się władza asasynów i Varans zostaje wyzwolony. Koczownicy znów mogą podążać śladem wiecznego wędrowca. Bezimienny i Xardas udają się do niezbadanych krain, opuszczając ten świat i usuwając z ziemi ostatnie ślady boskiej mocy. W ten sposób kończy się wojna bogów. Inos i Beliar nie mają od tej pory żadnego wpływu na życie mieszkańców, a ludzie i orkowie uczą się w końcu żyć ze sobą w harmonii. No i tutaj kończy się kanoniczna część historii. Jest jeszcze Zmierzch Bogów i Arkania, ale po tym jak Piranha Bytes odzyskała prawa do Gothica, stwierdzili, że historia kończy się na części trzeciej. Nie wiemy więc, co dalej dzieje się z bezimiennym bohaterem i jego przyjaciółmi, ale jedno jest pewne. Wszystko będzie w porządku.